Zabezpieczenie importu plików płatności. W systemie Go Online Business istnieje funkcjonalność, która zabezpiecza użytkowników przed nieautoryzowaną zmianą płatności w plikach wygenerowanych przez system billingowy, system finansowo-księgowy bądź ERP. Funkcjonalność ta wymaga od systemu ERP, by na końcu wczytywanego pliku umieścił pieczęć, znacznik MD5. Za pomocą algorytmu MD5 podliczona zostaje zawartość wskazanego pliku, czyli wszystkich płatności znajdujących się powyżej tego znacznika. Ponadto do tego wyliczenia dodawany jest klucz szyfrowania, który pozostaje nieznany dla niezdefiniowanych użytkowników. W ustawieniach możemy sprawdzić dostęp do szyfrowania. Obecnie zalogowany użytkownik ma takie uprawnienia. Może on definiować wartość klucza, na przykład ją zmienić. Edycję klucza trzeba każdorazowo autoryzować. Po dokonaniu zmiany algorytmy w systemie Go Online Business będą oczekiwały przeliczenia znacznika na końcu plików wraz z ustalonym kluczem. Podczas importu plików z wybranego szablonu importu dostajemy informację, że weryfikacja sumy kontrolnej dla importu danych oraz porównanie kodu są włączone. Jeżeli kod w pliku nie zgodzi się z wyliczeniem, płatność oraz cały plik nie zapiszą się, a operacja zostanie przerwana. Jeżeli wykonamy import nieprawidłowo przygotowanego pliku, pojawi się informacja, że zlecenia z podanego pliku są niezgodne z załączoną sumą kontrolną. Jeśli to wyliczenie sumy kontrolnej wraz ze zdefiniowanym kluczem jest poprawne, wówczas płatności przechodzą standardowy proces importu, weryfikacji i zapisu. Niektóre płatności podczas importu są dodatkowo korygowane przez system.